I jedzie tutaj, pod ten pomnik, i chwacko się uwija tam kompania honorowa 10 minut i po krzyku z jakimiś tam weteranami się zdawkowo sobie kiwnął głową i jedzie pod pomnik bohaterów getta. Tam sprawa trwa dłużej, tam, bo tam są naprawdę miłe rozmowy, zupełnie tak miłe, jak kiedy nasz rząd pojechał na tę sesję specjalną do Tel Awiwu szereg tygodni temu i my nie wiemy, o czym tam radzili. To jest ciekawe, prawda? Więc tutaj było miło i teraz, i to jest ten szczegół, który mógł zobaczyć tylko ten, kto to oglądał na żywo. A prezydent nasz, tak, prezydent nasz stoi w drzwiach pałacu. Stoi w drzwiach, i to pokazuje telewizja, stoi w drzwiach pałacu. Oni tam gawędzą pod pomnikiem, to jest parę rzutów beretem jednak stąd, a ten stoi w drzwiach pałacu. I teraz, proszę państwa, on stoi w drzwiach, a pan prezydent Obama po pół godzinie miłej rozmowy i zobowiązaniu się, że przyjedzie na otwarcie tego Muzeum Głównego Historii Polski, które ma być tam zbudowane, pan prezydent nie jedzie, pan prezydent Obama, do tego miejsca, w którym tutaj jest osadzony pan Komorowski, pracuje, tylko jedzie do hotelu zmienić koszulę, jak słyszę. I teraz co z tego wynika, z tego jednego obrazka, że stał w drzwiach jak gwizdek, przepraszam. Ale proszę państwa, tu nie ma żartu.